Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Ja dziś w studiu witam się z Janem Kotarbą, wójtem gminy Rytro. Dzień dobry, witam. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. W ostatnim czasie Rytro mi się kojarzyło z rykowiskiem, ale to chyba się zakończyło. Zazwyczaj to była taka ciekawa atrakcja dla turystów, którzy się przechodzili przez te lasy wasze i słyszeli takie ciekawe, oryginalne odgłosy. No jest to niewątpliwie atrakcja Rytra. Rykowisko się już skończyło, ale zapraszamy za rok. Z punktu widzenia mieszkańca to chyba już dokuczliwe może być momentami. No, to, z tym trzeba żyć, to jest natura wokół nas, więc to jest dobre. No właśnie, nie ma co z tym walczyć. Rozpoczął się sezon grzewczy, a to oznacza, że troszeczkę bardziej zanieczyszczone jest powietrze, chociaż u was to te wiatry ryterskie chyba w miarę szybko są w stanie przewietrzyć okolice i jednak to nie jest tak bardzo odczuwalne. Jak pan ocenia sytuację smogową w Rytrze? No niewątpliwie wiatr nam w Rytrze pomaga, natomiast no, to już tak jak w każdej miejscowości jest ten problem i tu nie ma co ukrywać, bo palimy w takim paliwem, a nie innym. No nie mamy w tej chwili dostępu jeszcze do innego paliwa, takiego bardziej ekologicznego, ale myślę, że w przyszłym roku będzie już, rozpoczną się prace przy gazyfikacji tego pierwszego etapu, czyli Rytrocentrum, Roztoka, osiedle za szkołą i wtedy w znacznym stopniu polepszy się to powietrze u nas. Gaz to jest zdecydowanie coś, na co mieszkańcy czekają. Wy tutaj działacie także ze spółką, która właśnie zajmie się budową. To dużo kilometrów będzie do wybudowania? Znaczy, tak jak mówię, to centrum tutaj od ośrodka Perła Południa aż do przejazdu kolejowego, ten rejon cały będzie zgazyfikowany. No, cały czas jesteśmy w kontakcie z Polską Spółką Gazownictwa i zapewniają nas, że w następnym roku rozpocznie się ta inwestycja. Podpięci macie być też w przyszłym roku już do całego systemu. Wszystkie budynki, które należą do gminy, mają być też zgazyfikowane. A mieszkańcy również będą się mogli podpiąć w tym samym czasie, czy to będą jakieś terminy różniły się w poszczególnych? Nie, no jeżeli będzie szła gazyfikacja i praca, to będzie szło to po kolei od tej stacji regazyfikacji i w dół do torów kolejowych, więc myślę, że po kolei będą wszystkie domy podpinane i tak samo budynki urzędu. Mieszkańcy przygotowują się już na ten gaz, który ma przepłynąć przez miejscowość. To jest szansa właśnie na wymianę kotłów. No, wiele osób czeka na ten gaz i też wstrzymują się z wymianą tych kotłów, bo no, szkoda też mieszkańców nam jakby zmuszać czy namawiać, żeby w tym roku wymienili na pelet czy na ekogroszek, skoro za rok będą mieli dużo bardziej ekologiczne i mniej praktycznie bezobsługowe paliwo, prawda? No, wiadomo, że ekogroszek czy pelet musimy przywieźć, musimy to składować, natomiast gaz już płynie rurą i tylko ustawiamy temperaturę. Dokładnie, jest zdecydowanie bardziej wygodny system, ale rozumiem, że mieszkańcy są zainteresowani jako tako piecami na gaz, tym, żeby były one bardziej ekologiczne niż w tym momencie. No, bardzo duże zainteresowanie jest. Ciągle dostaję pytania, kiedy będą mieli ten gaz, bo tak jak mówię, no, przygotowują się do wymiany i czy mają już wymieniać, bo chcą po prostu wymienić, czy jeszcze poczekać. No ja cały czas namawiam ich. Być może źle to wpływa na ochronę powietrza, natomiast przypuszczam, że, znaczy nie przypuszczam, ale jestem pewien, że ten gaz, który tam przyjdzie, będzie jeszcze bardziej ekologiczny. Więc warto się wstrzymać moment. Tą chwilę poczekać. Dokładnie, ale tutaj w urzędzie można wszelkie informacje na temat programów uzyskać. Tak, jest taka możliwość. Jest pracownik, który zajmuje się czystym powietrzem, więc tam, gdzie nie będzie gazyfikacji, czyli w tym momencie i na pewno te przysiłki, które są tak jak obłazy te górne, czy takie oddalone bardziej od centrum, no tam mogą ludzie wymieniać i korzystać z tych dofinansowań. Samorządy w tym momencie są też odpowiedzialne za kontrolę palenisk, bo tak naprawdę sam węgiel, jeśli jest dobrej jakości, nie szkodzi tak bardzo, jak to, że na przykład do piecy wrzucane są odpady, śmieci, plastik, czasami jeszcze takie sytuacje się zdarzają.
Wy nie macie straży gminnej. Co to oznacza, jeśli chodzi o kontrolę palenisk? Czy może urzędnik zapukać? Oznacza to, że są wyznaczeni urzędnicy, którzy na interwencję, czy też sami, jeżeli widzą, no, widać, że coś tam się pali niedobrego, skoro i zapach, i kolor dymu jest taki, że należy interweniować. Też te ekointerwencje, które są, też kontrolujemy i zawsze to jest, odbywa się wtedy już w asyście policji, gdyż urzędnicy jako tako nie mają prawa do takiej kontroli sami. No tak, czyli urzędnicy póki co sprawują ten obowiązek, ale myślicie nad strażą gminną, czy to jest nierealne dla takiej gminy jak Rytro? Dla takiej małej gminy straż gminna to jest zbyt duże obciążenie. Finansowo generalnie, finansowo, tak? Finansowo mówimy. Myślimy może o jakiejś wspólnej straży kilka gmin, żeby powołać, ale to jest na razie na etapie rozmów. No właśnie, bo był taki pomysł, żeby ze Starym Sączem, Podegrodziem, tutaj międzygminna straż, pańskim zdaniem to w ogóle by zdawało egzamin? No pewnie te koszty, my byśmy mogli partycypować w tych kosztach i byłoby nas stać wtedy na to. Gaz będzie podpięty także pod nowe przedszkole, które rośnie w oczach. Myślę, że niektórzy już z dumą patrzą, że taki obiekt się pojawia w Rytrze. Na jakim etapie są prace? No jest już pod pierwszą, pod stropem, więc teraz będą przygotowania do zalania stropu i w dalszej kolejności druga kondygnacja i myślę, że w tym roku uda się firmie zamknąć stan surowy, tak żeby można było przez okres zimowy wewnątrz pracować. A dzieci wprowadzą się, że tak kolokwialnie powiem, dopiero na przyszły rok szkolny, tak? No jeżeli nie wynikną jakieś inne trudności, to w lipcu, do końca lipca jest termin oddania przedszkola przez wykonawcę, więc mamy jeszcze sierpień na takie kosmetyczne prace, gdzie meble, nie meble, takie rzeczy i od września chcemy, aby już w nowym przedszkolu rozpoczęły dzieci tam naukę. No to już otworzy też drzwi też do nowych inwestycji, to znaczy tego, żeby uczniowie ze starego budynku gimnazjum przenieśli się do podstawówki. Wy możecie jako urzędnicy przenieść się do gimnazjum, ale to też pewien harmonogram prac, tak jak mówiliśmy przed wejściem na antenę, to chyba trzeba też rozłożyć na kilka lat. No dokładnie. Przedszkole po prostu otworzyło te pozostałe inwestycje, gdyż no, nie mieliśmy możliwości, miejsca, aby tych uczniów z gimnazjum przenieść, gdyż no, szkoła podstawowa ma tyle miejsca, ile ma i więcej po prostu nie jest w stanie pomieścić, dlatego podjęta została decyzja o budowie nowego przedszkola i po przeniesieniu przedszkolaków do nowego przedszkola, wtedy no, chwilę czasu też będzie trzeba, żeby te pomieszczenia po przedszkolu z powrotem przywrócić do takiego stanu, żeby nadawały się do zagospodarowania przez szkołę podstawową. No i wtedy w następnej kolejności adaptacja budynku po gimnazjum na urząd gminy. Jak to pan czasowo widzi? Kiedy to będzie możliwe, realne do zrealizowania? Plan jest taki, aby w 2023 już być w nowym urzędzie gminy, a no wszystko zależy od tych etapów, które następują po zakończeniu budowy przedszkola. Jeżeli idzie wszystko zgodnie z planem i uda się nam też pozyskać środki, no bo też musimy wiedzieć, że wszędzie, no, wszędzie chodzi o środki, o finanse, ale myślę, że powinniśmy dać radę. Tak, zazwyczaj pieniądze są największą przeszkodą, a samorządy tych budżetów nie mają z gumy, tym bardziej potrzebne są dofinansowania. Takie dofinansowanie na przykład możecie dostać na stadion w Rytrze i tutaj też szykowałyby się nowości. Szczególnie odczują je te osoby, które z boiska korzystają, bo chodzi o wymianę murawy. Udało się już podpisać umowę z ministerstwem? Czekamy ciągle na decyzję z Ministerstwa Sportu. Być może przeciągane jest, dlatego że chyba tam się zmienia ta struktura w Ministerstwie Sportu, bo Ministerstwo Sportu będzie wyciągnięte z Ministerstwa Kultury. I być może dlatego te decyzje jeszcze się przeciągają. Natomiast no, jesteśmy na liście, która otrzymała dofinansowanie. Nie mam sygnałów żadnych, żeby było jakaś zmiana. Duże pieniądze, bo ponad 2 miliony złotych. 2 miliony 200 będzie kosztowała cała inwestycja zgodnie z kosztorysem. Natomiast myśmy uzyskali 1 890 000 dofinansowania. To jest 85% tej inwestycji. No i tutaj też sporo się uda zrobić za te pieniądze, jeśli one oczywiście wpłyną. No jest tam przewidziana wymiana całej podbudowy, bo to jest inna technologia, inna podbudowa pod sztuczną nawierzchnię, więc cała przebudowa tej nawierzchni murawy, więc no myślę, że przyniesie to efekt nie tylko
dla LKS-u, bo to jest troszkę dalej idący plan do tego boiska, aby to boisko też mogło funkcjonować i być wykorzystane przez inne drużyny, które przyjeżdżają do Rytra, żeby to boisko zaczęło być takie dochodowe. To byłby właśnie zastrzyk dla was pieniędzy do budżetu, jeśli drużyny by wynajmowały to boisko? Może nie tyle do budżetu, bo my z budżetu dużo dokładamy do sportu, więc myślę, że ten sport byłby bardziej finansowany sam przez siebie. A to za tym idzie, no też, tak jak mówiliśmy już wielokrotnie, chcemy otworzyć bardziej na turystykę sportową i turystykę górską. Nie tylko zająć się turystyką górską i wokół tego robić jakby inwestycje, ale też turystykę sportową, bo jest takie zapotrzebowanie. Mhm. Murawa ma być wymieniona na sztuczną. To jest główny cel tutaj w tym miejscu na razie, tak? Na tą chwilę, tak. No bo trybuny już są nowe. Trybuny są nowe, jeszcze pewnie by się sprzedało więcej, ale to już jest dalszy plan. Tak, na pewno jest jeszcze czas, żeby rozbudować taki stadion. Dostaliście też pieniądze dla gmin górskich, to z początkiem pandemii, taka pula na rzeczy turystyczne, o których też pan wspominał. Jakie macie cele tutaj turystycznie w gminie na najbliższy czas? Z pieniędzy jest zaplanowane wybudowanie promenady tutaj od stadionu, od Delikatesu Centrum, aż do mostu Rzeczanowskiego, wzdłuż Popradu. No to na pewno uatrakcyjni ten rejon. W tej chwili jest to w fazie projektowania. Mhm. Czyli projekt, wizualizacja tego, jak to będzie wyglądać? Tak, cały projekt, no, bo tam trzeba projekt i pozwolenie na budowę, więc no to procedury trochę trwają. Ten rok już się pojawi projekt, czy to raczej kwestia kolejnego? Może się jeszcze przeciągnę do następnego, ale w następnym roku na pewno zrealizujemy ten projekt. A jak by pan chciał, żeby to wyglądało? Już jakiś plan jest w głowie? Znaczy w tej chwili to tylko ścieżka spacerowa, bo tam nie było dużo pieniędzy, tam jest 450 tysięcy, więc jest to pewnie wystarczy na ścieżkę spacerową. I może jakieś ławki, może jakaś wiata przy tym. I no na ten etap tyle. Natomiast będziemy się starać, żeby tam jeszcze zrobić więcej na tym plosie tak zwanym u nas, żeby to takie miejsce stało się wypoczynkowo-rekreacyjne. Mhm. Na pewno będziemy kibicować temu projektowi, zresztą jak każdemu turystycznemu, bo on może przyciągnąć więcej turystów. Na pewno sprawia, że miejscowości sądeckie są bardziej zapamiętywane. Już zupełnie na sam koniec spytam o kwestię napraw dróg, które zostały w sierpniu uszkodzone przez ulewy. Wiem, że tutaj też mieliście kilka uszkodzeń z raportów, które spływały do nas ze starostwa. Między innymi tam wymieniana była droga Sucha, Struga, Makowica, czy droga Rzeczanów pod Makowica. Duże to były uszkodzenia, czy już się udało naprawić wszystko? Znaczy, no, wszyscy czekaliśmy na to, że dostaniemy dofinansowania z tego programu usuwania skutków powodzi. Niestety w tym roku też zostały wstrzymane. No, musieliśmy z własnych środków po prostu udrożnić te drogi. No, zrobiliśmy na tyle, ile nas było stać i te drogi są w tej chwili przejezdne. Na pewno chciałoby się lepiej to zrobić, ale no, czekamy dalej na dofinansowanie. Czyli bez pieniędzy dalej nie ruszycie? No, są to kwoty rzędu 500 tysięcy na jedną drogę, więc z własnego budżetu jest trudno to wyłożyć, taką kwotę. Gdyby było dofinansowanie, wtedy jesteśmy w stanie wkład własny dołożyć, bo wiemy, że w tym roku i poprzednim wpływy są niższe. Gminy nie tyle mają problem z pozyskaniem pieniędzy, co z tych pieniędzy na inwestycje, ale problem z wydatkami bieżącymi, bo one cały czas rosną, energia rośnie, utrzymanie szkół rośnie, wszystko rośnie, a podatki no niestety były niższe i przewidujemy, że będą około 200 tysięcy niższe niż zakładane, więc musimy gdzieś tych pieniędzy szukać. No nie uda się inaczej. Dokładnie. W takim razie będziemy czekać na dofinansowania, te prawdopodobnie pewnie z województwa, tak? No zobaczymy. Jest jeszcze Polski Ład, który też jakby priorytetowo traktuje drogi, oczyszczalnie czy kanalizacje, więc będziemy szukać też tam dofinansowań i będziemy na pewno starać się naprawiać te drogi, przebudowywać tak, żeby były one w takim standardzie wysokim. I oby się udało przebudować jak najszybciej, tego na pewno życzymy. Dziś naszym gościem był wójt gminy Rytro, Jan Kotarba. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz.